Witam Was, moje drogie rybcie. Rozłożę Wam horoskop na październik 2020 roku, co Was będzie czekać, na co powinniście zwrócić uwagę, przed czym Was karty przestrzegają, jak i również te dobre rzeczy w październiku. Zaczynamy, oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, Bogowie Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi podpowiedzą mi co do przyszłości rybek na październik 2020 roku. Rybki, 2020 rok, październik, miłość, single, stałe związki, tutaj praca, finanse i zdrowie, co Was będzie czekać, na co powinniście zwrócić uwagę. Tą jesień, co jesień Wam przyniesie? Dobrze, patrzymy, single, rybcie w miłości. Stałe związki. Praca, finanse. Zdrowie. Dobrze, przesuwam tu karty dla Was, żebyście widzieli. I tak, single w miłości, rybki. Widzę, że na początku października przyjdzie do Was jakaś osoba, którą się zauroczycie, że tak powiem. Dosyć mocno. Będziecie myśleć, że to jest wymarzona, przyszła do Was wymarzona miłość, tak? Ale tutaj musicie na tę osobę uważać, ponieważ jest to osoba bardzo przebiegła i będzie Was chciała w jakiś sposób wykorzystać do swoich celów. Tutaj będzie to uczucie jego takie, czy tej dziewczyny, czy tego mężczyzny, bardzo takie, wydawałoby się, no idealne, tak, aktorskie zagranie, ale tutaj musicie popatrzeć z boku na tę osobę, posprawdzać, bo aktor zawsze ładnie gra, tak. Zaraz zobaczymy, drogie rybcie, co Was będzie czekać pod koniec października miłości. No, uważajcie, moje drogie rybcie, ponieważ będziecie, ten człowiek może Was dosyć, no, po prostu może się Wami zabawić. Będzie się wydawało, że ten człowiek pracuje nad tym, czy ta osoba, żeby było wszystko dobrze, żebyście byli szczęśliwi, ale coś będzie Wam nie grało i tutaj będą bardzo jakieś zmartwienia przez tą osobę. Jakiś ma ukryty w tym cel, wiecie, ta osoba, co ją spotkacie. Będziecie chcieli się jak najszybciej z tej sytuacji wycofać. Wasza intuicja Wam podpowie, jakaś sytuacja się wydarzy, że tak jakby znokautuje tego mężczyznę czy tą kobietę, jego prawdziwą, czy jej prawdziwą twarz pokaże, tak? Uważajcie, bo ta relacja, no, nie będzie do końca dla Was korzystna i dobra. To takich tutaj dla rybci, no, przestroga. Natomiast w stałych związkach widzę tutaj coś spływającego ze świata. Dla rybek może być tak, że partner lub partnerka dostaną jakąś informację ze świata. Mogą gdzieś pojechać, druga połówka. Tutaj, ale widzę jak najbardziej pozytywnie, chociaż widzę tak jakby, wiecie co, oddalenie się trochę od siebie, ale jednocześnie dawanie sobie miłości. Tak jakby poleganie na sobie. Tu jakaś walka, możliwe, że walka taka z samym sobą. Jeszcze tu się dopytam. Rybki w październiku 2020 roku w miłości. Pod koniec października. No tutaj pozytywnie, wiecie, będzie wszystko pozytywnie pod koniec października dla rybek w związku, ale tutaj możliwe, że będziecie się bić z jakimiś myślami o tą drugą osobę, co ona tam porabia, co robi, tak? Czy można tu jej ufać? Ale okaże się, że naprawdę ta osoba jest według Was, no według Was po prostu
odpowiedź według no, Was jest wartościowa i naprawdę można je zaufać i tutaj związek jak najbardziej pozytywnie się rozwinie. Niektórzy też jako para dostaną nagle jakiś przypływ gotówki finansowy i tutaj będziecie snuli jakieś plany, działania na przyszłość. Będą jakieś dwie opcje, które nie będziecie wiedzieli, którą wybrać, tak? Ale coś Wam podpowie, jakaś wiadomość przyjdzie do Was z góry, która Wam podpowie, co robić. Niektóre tutaj kobiety mogą zajść rybki w ciążę pod koniec października. Będzie to dla Was dobry czas, jeżeli ktoś planuje. Będzie to czas miłości i takiego dobrego uczucia oddania pod koniec października, już chodząc na listopad, w te pierwsze dwa tygodnie listopada. Tutaj też widzę, tak jakby jedna osoba z związku utrzymywała drugą. Może być, że tej drugiej partnerce lub partnerowi podwinie się noga i będziecie na przykład utrzymywali jedną z połówek i ta druga połówka no, nie będzie się z tego dobrze w tym czuła, cieszyła z tego, tak? Ponieważ chce coś od życia więcej, ale będziecie musieli pomóc, to będzie takie przeczekanie. Także tak widzę tutaj różne planowania, działania w związkach, ale pozytywnie rozpatrzone, rozstrzygnięte. Natomiast praca, finanse. Dostaniecie, wiecie co, w tym miesiącu, w październiku, jakąś wiadomość od kogoś. Ktoś się z Wami będzie kontaktował w pierwszym tygodniu, w trzecim tygodniu października. Jakąś niby super wiadomość na pozór, ale będziecie tak jakby ubolewać nad tym, co się wydarzyło, tak? Czyli ta wiadomość nie będzie do końca taka dobra dla Was, pozytywna. Możliwe, że większość z Was, nie wiem, dostanie wiadomość, że na przykład coś traci. Tak, jeszcze zobaczymy. Praca, finanse, rybcie pod koniec października 2020. To będzie wiadomość od jakiejś, wydaje mi się, kobiety. Będziecie bronić swojego, ale będziecie tak jakby wstrzymani. Dopiero później w listopadzie. Ja na razie widzę, że będzie trochę marazm, wiecie co, ze strony świata. Większość z Was tutaj, jeżeli na przykład coś sobie zaplanowało, jakieś, nie wiem, kursy, jakieś wyjazdy finansowe, żeby się polepszyło, czy coś w tym stylu, czy też zmiana pracy, to widzę, że niby z pozoru będzie wszystko dobrze, oczekiwania, będziecie kierowali pozytywną energię. Tutaj świat niby będzie stał przed Wami otworem otwarty, ale tak naprawdę jakaś wiadomość przyjdzie odgórna do Was w tym miesiącu, w październiku, że niestety z Waszych planów nic nie wyjdzie. Będziecie dalej w tym samym punkcie, będziecie bronić swojego, będziecie czekali na lepszy czas, bo tu na razie widzę, że ze strony świata, co do rybek, nie ma dobrych informacji, żeby zaczęły coś nowego nawet. Także na razie musicie przeczekać ten październik, wiecie. Widzę, że październik i listopad będzie taki dosyć ciężki pod względem pracy i finansów. Niektórzy z Was mogą dostać wiadomość, że na przykład jest, nie wiem, tutaj zwolnienie i to przyjdzie ze strony świata coś, tak? Że ktoś tak musiał postąpić, bo taki dostał tutaj zamierzenie odgórne, tak? Że ma zwolnić część pracowników i to się będzie działo październik, listopad, także niektórzy z Was mogą dostać jakąś no, bardzo negatywną informację, tak? Na pewno nie będzie dobrze finansowo dla rybek w październiku, listopad też wydaje mi się takie nieciekawe. Także tak bym tutaj widziała. Natomiast zdrowiu, drogie rybki. Zdrowiu widzę, wiecie co, na początku pierwsze dwa tygodnie to będą migreny, bóle głowy, napięcia. Pod koniec października znowu widzę sprawy bólowe z kręgosłupem, z kończynami, jakieś problemy mięśniowe, reumatyczne. Także tak bym tutaj widziała. Może być jakaś woda też w organizmie zatrzymana u Was.
Także uważajcie na to. Jakieś podłamania, takie nastroju, zachwiania, tak? Tutaj niektórzy z Was mogą mieć problemy jakieś z błędnikiem na koniec października. No, takie tutaj sytuacje. Także moi kochani, jeżeli Wam się podobało, rybcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. To mnie zachęca do dalszych nagrywań dla Was, filmików. Także również zapraszam na czytania prywatne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Zajmuję się oczyszczaniem energetycznym, doładowaniem pozytywnej energii, rytuałami, kartami tarota i wahadłem. Także jeżeli się ze mną skontaktujecie, to zrobię wszystko, żeby jak najlepiej Wam pomóc i podpowiedzieć co do przyszłości. Życzę Wam na tą jesień dużo pozytywnej energii, radości, korzystania z uroków jesieni, tej pięknej aury, tak, liści złotych, która będzie nas otaczać. No i życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Buziaczki, do usłyszenia.